Sponsorem jest porównajto.pl, strona na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najtańszych samochodów rankingu opracowany na podstawie serwisu Super Express. Fiat Seicento pojazd dostępny był także w odmianie użytkowej van oraz elektrycznej. Łącznie wyprodukowano 1 328 973 egzemplarze modelu, z czego 1 039 671 wyeksportowano. Do kupienia w Polsce wedle rankingu. Jest za 6150 euro. Volkswagen Gol. Model taniego samochodu produkowanego przez spółkę Volkswagen. Zaprojektowany w Brazylii i sprzedawany na rynku południowoamerykańskim od roku 1980. Jest bardzo popularny w Ameryce Południowej, a sprzedawany w salonie za 6000 euro. 8. Dacia Logan. Samochód osobowy klasy aut miejskich. Produkowany przez francuski koncern motoryzacyjny Renault. Pod marką Dacia od 2004 roku w Rumunii dostępny dostępny Za 5900 euro. 7 Suzuki Alto, samochód osobowy typu hatchback lub furgon produkowany na całym świecie od 1979 roku, produkowany w Indiach, jest dostępny w Japonii za 5500 euro. 6 Fafe 1, chiński samochód produkowany przez państwową firmę motoryzacyjną. Nieznany w Europie samochód w Meksyku kosztuje 5000 euro. 5 Chery IQ, kolejny chiński model niezwykle popularny w Ameryce Południowej w Chile sprzedawany jest za 4400 euro. 4. Łada 2105 samochód osobowy o nadwoziu sedan produkowany w latach 1980-2010 przez radzieckie a następnie rosyjskie zakłady niezniszczalna jeszcze radziecka produkcja nadal sprzedawana w Rosji za cenę 3700 euro 3. DW Matiz model samochodu osobowego zaliczanego do klasy samochodów małych produkowany od 1998 do 2007 roku. Nazwa Matiz w dosłownym tłumaczeniu oznacza przyjaciel w Korei jest do kupienia za 3,5 1000 euro 2. Dink Nano Alto od 1986 roku auto produkowane jest w Chinach na bazie włoskiego Maruti Alto cena to 3000 euro 1 Tata Nano Czterodrzwiowy, czteromiejscowy samochód koncernu Tata z Premiera samochodu miała miejsce na dziewiątym corocznym Auto Expo 10 stycznia 2008 roku w Indiach. Od momentu wejścia na rynek auto reklamowane jest jako najtańszy samochód świata. W Indiach jest dostępny za 1800 euro. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!